już teraz, na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Andrzej Dziuba, prezydent Tychów, jest naszym gościem. Witam po raz drugi, witamy państwa. Witamy państwa, witam pana. Panie prezydencie, to co, 4 czerwca wszyscy samorządowcy wybierają się do Gdańska, zgodnie z testamentem Pawła Adamowicza. Czyli co, to będzie ten, tam zobaczymy tę założycielską konwencję wielkiego ruchu samorządowego do Senatu? Ja myślę, że od tego typu dywagacji bardziej są dziennikarze niż my. My jesteśmy od tego, żeby rzeczywiście godnie uczcić tą rocznicę, bo tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, to jest dzień taki bardzo symboliczny. W tym dniu jak gdyby Polska stała się krajem, jakiego oczekiwaliśmy od lat. Tak jak powiedziałem, proszę pamiętać, ja... Niektórzy mają inne zdanie na ten temat, panie prezydencie, to pan ma pełną świadomość chyba tego. Myślę, że inne zdanie jest co do może drogi rozwoju, co do ścieżki, natomiast nikt nie ma wątpliwości co do tego, że wtedy nastąpił przełom, przełom gigantyczny. Ten, o który walczyliśmy tyle lat. A pan wierzy w to samorządowe ruszenie na Senat, o którym mówi się, to nie jest wcale tajemnica w ostatnich tygodniach? Ja myślę, że traktować to trzeba chyba nawet szerzej. Podobało mi się to określenie pana premiera Tuska mówiące o ruchu obywatelskim. Coś na kształt takiego zrywu, jak był w czasach właśnie tamtych. Komitety obywatelskie, to nie tylko samorząd, ale tu chodzi również o aktywizację osób, które do tej pory niewiele miały wspólnego czyli z polityką. Czyli zakłada się własne, jak po kuroniowsku, tak? Nic nie zakładamy. Ja, jeszcze raz mówię, ja jestem prezydentem Tychów, wypełniam swoje obowiązki, mandat, który powierzyli mi mieszkańcy. Natomiast no, nie jest mi też obojętne, co się dzieje w kraju i z dużą dozą i takiej sympatii, i jak gdyby optymizmu patrzę na to, co pomału gdzieś tam się rzeczywiście klaruje, bo to jest, proszę zwrócić uwagę, od lat, no, choroba polskiej demokracji. Bardzo mało Polaków chodzi na wybory. Wybory lokalne, które tak naprawdę decydują o każdym dniu naszego życia, skupiają, przychodzi 50 kilka procent wyborców. To nie jest normalna sytuacja. I no teraz się, samorządowcy chcą zmienić to, zmieniając izbę, w której będą zasiadać? No myślę, że to jest jeden z elementów, ale generalnie chodzi o aktywizację takiego życia publicznego. Tyle lat mówimy o budowie obywatelstwa, społeczeństwa obywatelskiego, różnego rodzaju formy aktywizacji, budżety partycypacyjne. To wszystko jest po to, żeby mieszkańców zachęcić do tego, żeby pełniej uczestniczyli w tym życiu społecznym. No panie prezydencie, ale w czym na przykład ta szarża prezydentów, samorządowców byłaby lepsza od tej, którą, tej nieudanej, którą pamiętamy ze startu Unii Prezydentów Rafała Dudkiewicza sprzed paru lat? Co, no, różnego rodzaju zrywy miały miejsce rzeczywiście, ale ja patrzę na to w ten sposób. No, my jesteśmy ludźmi, którzy wielokrotnie już przeszli weryfikację społeczną. My na co dzień rozmawiamy z mieszkańcami. Znamy ich potrzeby. Wiemy, co ludzi boli. No więc kto może lepiej niż tacy ludzie próbować wpływać na kształtowanie polskiego prawa, które jest tworzone w sposób chaotyczny, niechlujny. Ja tu mogę do wieczora panu opowiadać o różnych przepisach, które tak naprawdę skutkują później na jakość naszego życia. Chociażby ustawa o gospodarce odpadami. Ten permanentny wzrost kosztów. To wszystko się bierze od złego prawa, od tworzenia złego prawa i dopóki tego nie zmienimy, no to będziemy się borykać z bieżącymi problemami, a nie układać to życie systemowo. I wydaje mi się, że doświadczenie takich ludzi, bo jest wielu samorządowców, którzy no, są już co najmniej kilka kadencji i mogliby to swoje doświadczenia, umiejętności spożytkować właśnie w postaci pracy chociażby w Senacie. Tamta Unia Prezydentów miała jedną zasadniczą wadę, może tak to wyjaśnijmy. No, na listach nie było prezydentów po prostu, tylko jakieś substytucje. Dokładnie, to była jedna z przyczyn, dla których... Teraz ma się to zmienić. Już słyszymy o prezydentach, wieloletnich prezydentach, nie wiem, Białego Stoku, Sopotu, Lublina. Nowej Soli, tak. to znane Krakowa. Znane postacie i tak trafiamy na Śląsk. Tutaj Andrzej Dziuba, Tychy, Zygmunt Frankiewicz, Gliwice. No, mocniej się nie da chyba, patrząc na wasze wieloletnie kariery. Ja mówię zupełnie szczerze, że ja żadnej decyzji w tym zakresie nie podjąłem, ale takie opinie... Ale to nie znaczy, że pan jej nie rozważa. Choćby od pana słyszę, że... To nie znaczy, że pan jej nie rozważa. Oczywiście, że rozważam. Jestem człowiekiem odpowiedzialnym i tak jak powiedziałem,
los Polski może brzmi tak bardzo górnolotnie, patetycznie, ale taka jest prawda. Nie jest mi obojętny. Nie po to tyle lat angażowałem się w sposób, no można powiedzieć, w tej sferze samorządowej, żeby teraz patrzeć na to, co się w kraju dzieje. A jak pan wyobraża sobie w takiej sytuacji scenariusz we własnym mieście? Bo pan jeszcze kilka miesięcy temu obiecywał Tyszanom dziubę na 5, a może nawet 10 lat. Więc to jest jeden z powodów. Na 10 na pewno nie, bo już przed wyborami powiedziałem, że to jest moja ostatnia kadencja, więc a ja zawsze dotrzymuję słowa, więc na pewno to będzie ostatnia. I to jest jeden z powodów, ten, który pan wymienił, powodów mojej odpowiedzi, że jeszcze nie wiem, bo to jest bardzo ważny argument. 76% mieszkańców Tychów zaufało mi, więc to nie jest tak prosto teraz powiedzieć, słuchajcie, kochani, ja będę startował do Senatu. Nie wiem, dlatego odpowiadam zupełnie szczerze, nie wiem jeszcze. No bo to oznacza, że jesienią mamy w Tychach komisarza, kolejne wybory, miastach, gdzie, nowego prezydenta. We wszystkich tych miastach, gdzie koledzy, koleżanki się zdecydują na start do Senatu, będzie podobny scenariusz. Tak jak zresztą teraz w Gdańsku jest komisarz i do 3 miesięcy muszą być przeprowadzone nowe wybory. Inne nazwiska w województwie, o których słyszałem. Zbigniew Podraza w Dąbrowie Górniczej. No pan jest, widzę, świetnie zorientowany. Piotr Uszek Katowice nawet. To by było ciekawe. To byłoby ciekawostka. Myślę, że akurat obydwa nazwiska, które pan wymienił, to są właśnie ludzie o takich cechach, o których powiedziałem. Wieloletni prezydenci z olbrzymim doświadczeniem. Pamiętajmy, że mówimy o jednomandatowych okręgach do Senatu. Tak, i stąd wydaje mi się, są znakomicie większe szanse na wygranie tych mandatów niż chociażby w wyborach do Sejmu, gdzie wybory są ciągle proporcjonalne i to tak naprawdę partia decyduje, kto wchodzi do Sejmu. A tutaj osobowość decyduje. Marek Kopel, jeszcze Chorzów? Też myślę, że wpisuje się w te kryteria, o których mówiliśmy od początku. Po co samorządowcom ten Senat? Tak się nad tym jeszcze zastanawiam. Pieniądze wcale nie lepsze. Do Warszawy trzeba jeździć. Panie senatorze, to przy panu prezydencie, no to od razu z minus 10 od charyzmy, jak to się mówi. Po co? Ja jeszcze raz powtórzę. Chodzi o to, aby tworzyć dobre prawo. Prawo, które będzie służyło tak naprawdę mieszkańcom, naszym mieszkańcom, obywatelom, a nie, jeszcze raz przypomnę tylko, no wszyscy teraz tym żyjemy, ustawa o gospodarce odpadami jest tak wielokrotnie zmieniana. Doszło do pewnych absurdów, których no dalej kontynuować się nie da. Dlaczego? No dlatego, że tworzy to prawo ktoś, kto nie ma pojęcia tego, które, śmiem powiedzieć nieskromnie, my samorządowcy mamy. I takich przykładów jest naprawdę A nie mnóstwo. Chodzi o to, panie prezydencie, żeby wy nie jesteście kolejną odsłoną antypisu po prostu? Nie, wśród nas są koledzy o różnych poglądach politycznych i proszę zwrócić uwagę, że właśnie w tej działalności miejskiej, czy może szerzej samorządowej, przynależność partyjna nie ma nic do rzeczy. Każdy ma prawo mieć poglądy bardziej na prawo, bardziej na lewo. Pan sam, wymieniając tych potencjalnych kandydatów do Senatu, nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, wymienił pan ludzi i zarówno z lewej strony, i z prawej, chociażby Podraza, Kopel, zupełnie myślę... Ale niektórzy politycy dzisiejszej opozycji dają do zrozumienia, że to może być sposób na to, żeby uniemożliwić PiS przy ewentualnym zwycięstwie w wyborach do Sejmu rządzenie państwem w takiej skali, jak to jest obecnie. Chyba nie do końca tak jest, bo myślę, że nawet wśród działaczy PiS-u można byłoby odnaleźć takie wypowiedzi, które jak gdyby mówiły, że Senat będący izbą samorządową ma naprawdę sens. I to po wszystkich stronach sceny politycznej takie opinie mówiące o przekształceniu Senatu w izbę samorządową. Oczywiście to pewnie mówili wtedy o rozwiązaniach systemowych. Ja mówię tu po prostu o wyborach, w których samorządowcy będą mieć większość w Senacie. To naprawdę ma sens, proszę mi wierzyć. Jest jeszcze taka teoria, że jak wy, samorządowcy, nie pójdziecie do Senatu, to później dobra zmiana może się wami zajmie w kolejnej kadencji. Albo samorządami. Ja powiem tak, ja jestem prezydentem od 2000 roku, przez te kilkanaście lat przeżyłem już i AWS, i PiS, i Platformę, i SLD. I jakoś nikt mi specjalnie ani nie zaszkodził, ani nie pomógł. Jeżeli się robi swoje, zajmuje się miastem, a tak jest w znakomitej większości samorządów, tam nie ma tej warszawskiej polityki. No właśnie zamierzacie ją robić. To nie ma się czego bać. Zamierzacie ją właśnie robić teraz. Ale nie poprzez samorząd. Chcemy po prostu zmienić sposób stanowienia prawa, tak jak panu powiedziałem, a jedynym wyjściem sensownym na dzisiaj jest właśnie opanowanie Senatu przez samorządowców. Porozmawiamy jeszcze o metropolii i o tym, czy powinna ona zajmować się walką ze smogiem.
Co pan o tym sądzi? Pan jest, zdaje się, pomysłodawcą tego funduszu antysmogowego, nad którym Metropolia pracuje. Może nie ja osobiście, ale rzeczywiście na spotkaniu podregionu Tyskiego padła taka propozycja, żeby ten Fundusz Solidarności, który jest mocno krytykowany, bo no różne, powiedzmy, były cele, niekoniecznie wprost identyfikujące się z celami Metropolii, zastąpić czymś, co nie budzi żadnych wątpliwości i co dotyczy nas wszystkich, a właśnie smog jest takim problemem, który dotyczy wszystkich metropolii. Mimo że metropolia składa się z 41 jednostek, to przecież pomiędzy nami nie ma żadnych granic i załatwienie problemu w jednej gminie, a nie ruszenie go w drugiej, nie załatwia problemu dla całej metropolii, więc to jest cel, który nas wszystkich jednoczy. Każdy praktycznie coś u siebie robi i zasilenie tego dodatkowymi pieniędzmi z metropolii ma głęboki sens i absolutnie jestem za takim rozwiązaniem. Patrząc na skalę i pamiętając, wiedząc o tym, jak niedawno ogłosił minister woźny, minister od smogu właśnie, czy walki ze smogiem w tym rządzie, samorządy będą od marca prawdopodobnie mogły korzystać z miliarda złotych na walkę z niską emisją. Czy te 60 milionów, które przygotowuje metropolia, ma jakikolwiek sens, patrząc na skalę tego przedsięwzięcia i skalę problemu? Wymiana każdego pieca, jednego nawet, ma głęboki sens, bo ten jeden piec może powodować nieodwracalne skutki w zdrowiu sąsiadów tego złego pieca, więc 60 milionów może się wydawać, że jest to kwota nie za wielka, ale jeżeli do tego dołożymy wszystkie inne możliwości, które daje nie tylko to, o czym mówił pan minister Woźny, ale to, co stwarza, możliwości, które stwarza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, to wszystko razem powoduje, że są narzędzia do tego, żeby walczyć ze złą jakością powietrza. To jest, tak jak powiedziałem, uważam, cel nadrzędny. Tylko pytanie, czy gminy, które widziały pewną korzyść z udziału w Funduszu Solidarności, to znaczy po prostu wracała do nich, można powiedzieć, żywa gotówka na inwestycje, które widać, po prostu z nich będą w stanie zrezygnować? Nie, bo przecież walka ze smogiem to też są inwestycje, które widać. Nie zrezygnują, czy nie będzie to problemem? Myślę, że nie będzie problemem, bo walka ze smogiem jest bardzo istotna z punktu widzenia każdego mieszkańca metropolii, każdej gminy, i tej najmniejszej, i tej największej, więc wydaje mi się, że ta formuła zaproponowana jest najbardziej właściwą formułą, bo jednocześnie realizujemy cel strategiczny, jakim jest walka ze smogiem w metropolii, a jednocześnie pomagamy tym najsłabszym gminom, dając im środki na realizację tego celu. 60 milionów to będzie ta kwota? No wie pan, no jeżeli pan podzieliłby to, nie wiem, według ludności, no to może dla Tychów będzie to nie za duża, ale propozycja jest taka, żeby podzielić te pieniądze w obrębie poszczególnych podregionów. I ja wtedy mogę powiedzieć śmiało, że większą pomoc relatywnie dostaną te mniejsze gminy i dla nich to będzie znacząca kwota. Podzielić porówno między podregiony, tak? No na przykład. Czyli po 12 milionów na... Ja tu przyjmę każdy podział, ale chodzi o to, aby w podregionach podzielić według własnego pomysłu te pieniądze. Panie prezydencie, skoro jesteśmy właśnie przy metropolii, czy z jej północnych krańców niebawem będzie widać Częstochowę? Nie, ja myślę, że to nie jest jeszcze pora. Już obecny kształt 41 jednostek. Czyli nic z rozszerzania. Dziś. No, pan mówi tak bardzo radykalnie, jednoznacznie wolno panu, pan jest dziennikarzem, natomiast ja jestem członkiem metropolii, mało tego, przewodniczącym zgromadzenia i muszę powiedzieć tak, że ta decyzja należy do 41, ja jestem jednym z 41. A pan uważa? Mój osobisty pogląd jest taki, że za wcześnie jest na rozszerzenie metropolii, że ta metropolia powinna trochę okrzepnąć, właśnie bardzo sprecyzować strategiczne cele, powiedzieć wszystkim, czym się będzie zajmować, jak to będzie robić. To dopiero minął rok. Osiągnięcia już są oczywiście, może nie wszystkich satysfakcjonuje jak gdyby ilość tych osiągnięć, ale myślę tutaj o transporcie. Zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo. Teraz bierzemy się za bary ze smogiem. No i w momencie, kiedy ta metropolia, tak jak powiedziałem, okrzepnie, wypracuje pewne mechanizmy, proszę zwrócić uwagę, nawet siedziby jeszcze dzisiaj tak naprawdę nie mamy. I jakieś tam podobne. Nazwy też chyba nie. Niektórzy mówią, że nazwy nie macie. Więc no. Mówienie już teraz o poszerzaniu ze względów, no nie bardzo wiem jakich, tak naprawdę funkcjonalność powinna decydować o tym, czy ktoś ma być w metropolii, czy nie. No, to pierwsze 41, można powiedzieć, to było takie trochę pospolite ruszenie, kto się zgłosił, ten jest, kto się nie zgłosił, tego nie ma. No ale teraz myślę, że powinniśmy to zrobić w sposób taki bardzo racjonalny, więc ja osobiście na dzisiaj będę przeciwko poszerzaniu metropolii. Lubliniec w metropolii oznacza rekreację, lasy, grzyby w tych lasach. Ostatnio zachwalał tak poseł z Lublińca właśnie. No tak, ale nic nie stoi na przeszkodzie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby na te grzyby jeździć po prostu do Lublińca.
Też jest taka koncepcja, nie bardzo chyba podziałała. Natomiast czy gminy z powiatów, które dziś częściowo należą do metropolii, będą trochę ofiarami tego Lublińca, tego pomysłu rozszerzenia na północ, bo tam tak. wydawałoby się sensowne Oczywiście. Uzupełnienie metropolii o te brakujące gminy. Absolutnie ma pan rację. Logika nakazywałaby, żeby wypełnić te powiaty członkostwem w metropolii, bo to ma sens. Więc to właśnie będzie dylemat, nad którym będą musieli się zastanowić wszyscy uczestnicy walnego zgromadzenia i podjąć decyzję, czy rozszerzyć jednak o te gminy, co byłoby logicznym ruchem będące w powiatach. Tarnogórski, tak? Gliwicki, Mikołowski. Ale to jednocześnie też daje jak gdyby asumpt następny, co właśnie się stało, do kolejnego poszerzenia, co już jest absolutnie nieracjonalne, na tym etapie oczywiście. Mhm. Tak jak powiedziałem. Ostatnia decyzja, pamiętajmy, że należy do Rady Ministrów, tak, ale my musimy zaopiniować, więc nie wyobrażam sobie, że pozytywna bądź negatywna opinia walnego zgromadzenia no, nie byłaby uszanowana przez Radę Ministrów, myślę, że... Kiedy takie opiniowanie się dokona? Kiedy to wyślecie do premiera? Z tego co wiem, to pierwsze etapy zostały już formalnie zakończone, czyli opinia sejmiku wojewody i teraz to chyba trafi do nas. Nie wiem, czy już na to walne zgromadzenie, bo nie znam jeszcze porządku obrad. Mamy dostać go lada dzień. Ale prawdopodobnie stanie się to relatywnie szybko. Andrzej Dziuba, prezydent Tychu, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Miłego dnia, do zobaczenia, do Miłego usłyszenia. Miłego dnia, do usłyszenia.